Good evening, ladies and gentlemen. Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa w naszej ambasadzie. Świętujemy dzisiaj różnorodność, równe traktowania oraz paraolimpiadę w Londynie. Tolerancja odgrywa istotną rolę w społeczeństwie. Jest nieoceniona w utrzymaniu światowego pokoju. Pozwolę sobie jednak na osobisty przykład. 2 lata temu Wielka Brytania przeżywała surową zimę. Na dworcach kolejowych, w tym na Wiktorii, panował chaos. Gdy w końcu pociąg nadjechał, tłum ruszył z wielkim impetem. Ja niestety poruszyłem się zbyt wolno. I ktoś ze mną krzyknął: z drogi, Holeni Kaleko. Po czym popchnął mnie tak, że przewróciłem się. Ta sytuacja miała na mnie taki sam głęboki wpływ, jak nietolerancja ze względu na przekonania religijne, orientację seksualną czy trudności w uczeniu się, jak na przykład dysleksja ma na innych. Polska walczyła z nietolerancją komunizmu i zwyciężyła. Jednakże walka z nietolerancją na świecie ciągle trwa. Ale ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie nie jest poważnym seminarium czy konferencją, to zamiast moderator mamy DJ-a, zamiast prezentacji w PowerPoincie, wystawa zdjęć z igrzysk paraolimpijskich, a zamiast przerwy kawowe kieliszek wina lub nawet 2. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, a że jest piątek, niech ten wieczór będzie dla nas też miłym początkiem weekendu. Jest mi szczególnie miło gościć w ambasadzie wystawę zdjęć polskich i brytyjskich paraolimpijczyków, którzy tak wspaniale rywalizowali w czasie ostatnich igrzysk olimpijskich w Londynie. A jeszcze bardziej jestem zadowolony z tego, że są wśród nas bohaterowie tej wystawy, czyli sami paraolimpijczycy. Witam bardzo serdecznie Martę Makowską, Justynę Kozdryk Grzegorza Pendera Krzysztofa Kosikowskiego i Artura Kurca. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i jeszcze raz dziękuję wam za piękne sportowe emocje i wyróżnienia podczas olimpiady. A teraz oddaję głos panu przewodniczącemu Sławomirowi Piechocie.